Jakub Skwosz. Prawie bajki. Nieznajomość prawa szkodzi. Ilustrował Przemysław Lipuc. Paragraf pierwszy. Ostatnia minuta meczu. Gra robi się coraz bardziej nerwowa. Przeciwnik zbliża się z piłką do bramki. Już ma strzelić gola, ale nie. Obrońca przerwał akcję w ślizgiem. Oskar! Dośrodkowanie w pole karne. Oskar, dość tego grania. Ile mam na ciebie czekać? Tata stanął przed telewizorem, zasłaniając cały ekran. Jeszcze minutkę. Tych minutek było chyba ze dwadzieścia, odparł ojciec, po czym wręczył synowi torbę z zakupami. Gdybym miał konsolę w domu, już dawno bylibyśmy z powrotem, mruknął chłopak. Tata w odpowiedzi jedynie poklepał syna po plecach. Wyszli ze sklepu, a gdy dotarli do samochodu, Oskar wrzucił zakupy do bagażnika. Mama z pewnością się niecierpliwi, powiedział ojciec. Włożył kluczyk do stacyjki. Rozrusznik zakręcił, ale silnik zakrztusił się i zamilkł. Tata spróbował jeszcze raz, lecz tym razem było już zupełnie cicho. O nie! Znowu? Chłopak uderzył ręką w siedzenie. Konsola przynajmniej się nie psuje. Nie to, co ten stary gruchot. Ojciec spojrzał na niego z wyrzutem. Dobra, już nic nie mówię, dodał Oskar. Ale gdyby... Tata szybko wyskoczył z auta. Nie chciał dłużej słuchać narzekań syna. Sam doskonale wiedział, że z tego samochodu nie ma żadnego pożytku. Paragraf drugi. Gdy mama otworzyła drzwi... Najpierw zobaczyła obładowanego siatkami syna, a zaraz potem ubrudzonego smarem męża. Czy to przez samo. zaczęła. Nic nie mów. Tata szybko pocałował ją w policzek, po czym poszedł do Łazienki. Oskar dalej stał w progu. To chyba przez to, że za długo grałem na konsoli w sklepie, stwierdził. Na pewno. Mama puściła do niego oko, po czym wzięła część zakupów. Chodź, jestem strasznie głodna. Wspólnie przygotowali sałatkę i pokroili chleb. W końcu pojawił się tata, który zdążył doprowadzić się do porządku. Kto to przychodzi na gotowe? zaśmiała się mama. Ten, kto najpierw uratował syna przed nałogiem, a potem poradził sobie z zepsutym rozrusznikiem odparł ojciec, siadając przy stole. To nie jest żaden nauk oburzył się Oskar. Żeby być najlepszym w klasie muszę grać. Chciałbym trenować w domu. A ja. A ja chciałabym mieć szafki w kuchni, przerwała mu mama. I prawdziwą sypialnię. Choć od przeprowadzki do nowego mieszkania minęło już trochę czasu, wszędzie stały nierozpakowane kartony. Oskarowi to nie przeszkadzało mógł mijać je z piłką i wyobrażać sobie, że to prawdziwi przeciwnicy. Jednak mama nie była zadowolona, szczególnie gdy w nocy, w drodze do Łazienki, uderzała w coś małym palcem u nogi. A ja chciałbym polecieć na jakieś fajne wakacje, zadumał się tata. To dlaczego tego nie zrobimy? spytał chłopak. Ale rodzice nie musieli nic mówić. Oskar dobrze znał odpowiedź. Słyszał ją za każdym razem, gdy wspominał, że mama i tata mogliby mu kupić konsolę. Nie mamy pieniędzy. Paragraf trzeci. Tego wieczoru Oskar usiadł przed starym laptopem mamy. Porozmawiał z kolegami, obejrzał kilka filmików, gdy wyświetlił się baner promocja tylko teraz nawet na niego nie spojrzał. Jego uwagę przyciągnął dopiero migający napis. – Konsola z dwoma padami i grą za dziewięćdziesiąt dziewięć złotych? – przeczytał nagłos. Specjalna oferta, minimum formalności, sprzęt wysyłamy kurierem. Chłopak poderwał się z fotela i podbiegł do szafki, w której trzymał skarbonkę. – Taka okazja z pewnością już jej nie powtórzy – pomyślał. Wysypał pieniądze na podłogę. Miał tam dwa banknoty, kilka piątek, sporo dwuzłotówek i mnóstwo drobniaków. W sumie 96 zł i 23 grosze. Za mało, jęknął. Na szczęście zaraz przypomniało mu się o dwóch złotych, które trzymał w piórniku oraz o kolejnych dwóch, które zostały w spodniach. Tyle w zupełności wystarczy. Wrócił do komputera, kliknął dalej. Pojawił się formularz. Trzeba było podać imię, nazwisko, adres, numer telefonu i. Numer dowodu osobistego, przeczytał zrezygnowany. Oskar nie miał dowodu, ale jego rodzice tak. Od razu ruszył do kuchni. Powinniśmy sprzedać ten samochód. Wreszcie byłby święty spokój, krzyczała mama ze złością. Chłopak zatrzymał się przed drzwiami. Tylko czy ktokolwiek chciałby kupić takiego gruchota, odparł zrezygnowany tata. Od początku mówiłem, że jest za tani. A jeśli coś się stanie, to zawsze kryje się w tym jakiś haczyk. Musimy do tego wracać? Ojciec bezradnie rozłożył ręce. Możemy podyskutować jeszcze o tym twoim prawniku, który w ogóle nam nie pomógł ani w sprawie samochodu, ani w sprawie kredytu na mieszkanie bez odsetek. Nie mów tak, zaprotestował tata, ale słychać było, że sam nie jest do końca przekonany. Przecież powiedział, że powinniśmy czytać wszystko, co podpisujemy. Mama tylko prychnęła. Szkoda, że nie wymyślił, skąd mamy wziąć pieniądze, które musimy teraz zapłacić bankowi. Zapadła cisza. Oskar stał przy drzwiach ze smutną miną. Chciał pomóc rodzicom, ale uznał, że jedyne co w tej sytuacji może zrobić, to nie zawracać im głowy konsolą. Dlatego wrócił do swojego pokoju, usiadł przy biurku. I jeszcze raz spojrzał na ekran komputera. Oferta ważna tylko do północy, przeczytał. Poczuł, że w środku aż go skręca. Tak bardzo marzył o tym sprzęcie, że dałby wszystko, by go zdobyć. Paragraf czwarty. Oskar wystawił głowę na korytarz. Było pusto, dlatego ruszył na palcach do szafy. Otworzył ją i sięgnął do kieszeni płaszcza. Ręce trzęsły mu się ze zdenerwowania, serce waliło jak oszalałe. Mimo to szybko wyciągnął dowód osobisty z portfela taty i popędził z nim do swojego pokoju. Usiadł przed komputerem, zaczął wpisywać do formularza wszystkie potrzebne dane, musiał już tylko kliknąć. Co robisz? Spytała mama, wchodząc nagle do pokoju. Oskar poczuł, że policzki zaczynają mu płonąć rumieńcem. Nic, powiedział tak pewnie, jak tylko potrafił, jednocześnie zakrywając łokciem dokument taty. Gadam z kolegami. Dobrze się czujesz? Mama przyłożyła mu rękę do czoła. Chłopak zamarł. Gdyby teraz spojrzała na ekran, wszystko byłoby stracone. Może to przez siedzenie w samochodzie na zimnie. Oskar wstał z krzesła, jednocześnie chowając w dłoni dowód osobisty. — Pójdę się wykąpać. — A potem do łóżka. Oskar wpadł do łazienki. Błyskawicznie przebrał się w piżamę, odkręcił wodę i zmoczył samą głowę. Potem nałożył jeszcze pastę na szczoteczkę tylko po to, aby od razu ją spłukać pod kranem do umywalki. — Tak szybko? — krzyknęła mama, gdy zobaczyła, że chłopak wraca już do swojego pokoju. Tak, jestem bardzo śpiący, odpowiedział i po drodze odłożył dokument z powrotem do portfela taty. Usiadł przed komputerem, kliknął dalej i nic się nie wydarzyło. Co jest? Oskar spojrzał ze zdziwieniem na formularz. No tak. Trzeba było jeszcze potwierdzić warunki i zasady promocji. Kliknął mały kwadracik, po czym drugi raz nacisnął dalej. Chwilę później dostał e-mail z potwierdzeniem. Zamówienie zostało złożone, a konsola miała przyjść w ciągu dwóch dni. Gdy położył się do łóżka, długo nie mógł zasnąć. Ale nie było w tym nic dziwnego. W końcu już niebawem miało się spełnić jego największe marzenie. Paragraf piąty. Dwa dni później, gdy rozległ się dzwonek u drzwi, Oskar siedział w salonie i oglądał telewizję. O tej porze? Zdziwił się tata. Może to ciotka Rozalia. Ja otworzę, krzyknął chłopak, po czym popędził do wejścia. Ojciec spojrzał na niego ze zdziwieniem. Przecież nie lubisz ciotki. Tak? Proszę? Oskar powiedział do domofonu, nacisnął guzik i odwrócił się w stronę taty. To tylko ulotki, ale gdyby okazało się, że ciotka, miałbym więcej czasu, żeby schować się w szafie. Lepiej wejść za odrabianie lekcji, polecił tata. Oskar westchnął i zniknął w swoim pokoju. Jeśli chciał kiedykolwiek zagrać na konsoli, musiał ją szybko przejąć. Jednak ojciec ze spokojem stał na korytarzu i szukał czegoś w szufladzie. Jeszcze chwilaj będzie za późno, pomyślał chłopak. Na szczęście w tym momencie tata ruszył do kuchni. Oskar wypadł na korytarz, popędził do drzwi. I otworzył je na oścież. Nie. Jak to nie? Zdziwił się kurier, który właśnie miał nacisnąć dzwonek. Nie, nie, znaczy się. opakowanie. Mężczyzna spojrzał na Oskara jak na wariata. Czy opakowanie jest całe? Mam sprawdzić, powiedział chłopak z poważną miną, jakby od początku właśnie o to mu chodziło. Rodzice w domu? Niestety nie. Jestem sam. Nie ma nikogo. W ogóle? Zmartwił się kurier. Mam zadzwonić po pomoc? Żadnej pomocy! wystraszył się Oskar. Mama i tata wyszli na chwilę, ale zaraz wrócą. Powiedzieli tylko, żebym odebrał przesyłkę. Czyli jednak masz rodziców. Każdy ma rodziców. No, coś w tym jest! zadumał się kurier. Mogę? Oskar złapał zarysik służący do podpisywania się na elektronicznym czytniku. Chyba nie powinienem, zaczął mężczyzna, ale w tym samym momencie zadzwonił jego telefon. Dobra, mały, nie mam czasu. Podpisz się tutaj i daj pieniądze. Proszę chwilę poczekać. Chłopak zamknął drzwi i pobiegł do siebie. Północy spędził na pakowaniu oszczędności. I co ja mam z tym teraz zrobić? jęknął kurier, gdy zobaczył przezroczystą siatkę pełną monet. Zanim je przeliczę, ale Oskar wiedział, że nie może dłużej dyskutować, bo tata zaraz się zorientuje, że coś nie gra. Wierzę w pana, powiedział, złapał konsolę i zamknął za sobą drzwi. Paczka była znacznie cięższa niż się spodziewał, ale szybko wciągnął ją do pokoju i wcisnął pod łóżko. Gotowe, uśmiechnął się z zadowoleniem. Paragraf szósty. Oskar obudził się od razu, gdy zadzwonił alarm. Nie przeszkadzało mu, że była trzecia nad ranem. Teraz cichutko, wyszeptał, po czym wyciągnął opakowanie z łóżka i podłączył konsolę do telewizora. Chwilę później rozpoczęła się gra. Chłopak dryblował, podawał przez całe boisko, strzelał zza pola karnego. Biegał po największych stadionach świata, aż za oknem zaczęło robić się jasno. Wówczas stwierdził, że czas iść spać. Spakował sprzęt i wskoczył pod kołdrę. Ledwo przyłożył głowę do poduszki, a tata już powiedział: Stawaj, czas do szkoły. Oskar przez moment bał się, że ojciec przejrzy cały podstęp, jakby w jakiś magiczny sposób mógł dowiedzieć się, co jego syn robił przez całą noc. Ale tata dodał tylko, żeby chłopak się pośpieszył i wyszedł z pokoju. Od tego dnia Oskar grał przy każdej nadarzającej się okazji gdy wrócił wcześniej ze szkoły gdy w sobotę rano rodzice jeszcze spali albo gdy wieczorem gdzieś wychodzili grał również wtedy gdy dostał dziwny sms z nieznanego numeru szanowny kliencie przypominamy o racie przeczytał na ekranie swojego telefonu przez chwilę zastanawiał się o co może chodzić ale ponieważ właśnie rozpoczynała się druga połowa meczu szybko dał sobie spokój. Miesiąc później SMS się powtórzył, a dwa miesiące później ktoś do Oskara zadzwonił. Dzień dobry. Czy rozmawiam z panem Janem Modrym? Spytał kobiecy głos po drugiej stronie. Nie, jestem jego synem, odparł Oskar. Chciałabym zaznaczyć, że ze względów bezpieczeństwa nasza rozmowa jest nagrywana, zaczęła kobieta. Czy pański ojciec mógłby podejść do telefonu? Oskar jeszcze nigdy nie słyszał, aby ktoś powiedział o nim pan, ale bardzo mu się to podobało. Taty nie ma w domu. Cóż, szkoda. W takim razie zadzwonię później. Już teraz proszę mu przekazać, żeby zapłacił za zakup, którego dokonał w firmie Technika i ty, bo będzie miał kłopoty. Dobrze, tak zrobię. Do usłyszenia. Oskar rozłączył się i szybko zablokował numer, z którego dzwoniła pani. Od razu zdecydował również, że nie powie o niczym ojcu. Rodzice mieli już wystarczająco dużo problemów na głowie. Paragraf siódmy. Oskar przeskakiwał co dwa stopnie, żeby czym prędzej dostać się do mieszkania. Gdy dotarł na półpiętro, zobaczył, że do ich drzwi dobija się listonosz. Dobrze, że Cię widzę, powiedział mężczyzna. Ma Pan coś dla nas? Tak. Dla taty. Listonosz wręczył mu przesyłkę. Tylko powiedz ojcu, aby szybko zajrzał do środka. Takie listy zawsze oznaczają kłopoty. Chłopak westchnął ciężko. Wiedział, że domownicy nie ucieszą się z tej wiadomości. Mimo to wieczorem, gdy tata siedział z laptopem na kolanach, przyniósł mu kopertę. Jest taka mała sprawa, zaczął. Chcesz, żebym napisał ci usprawiedliwienie? Nie, dostałeś przesyłkę. Ojciec, nie odrywając się od pracy, otworzył list i niedbale odłożył go na kanapę. Oskar początkowo zamierzał wrócić do swojego pokoju, jednak zwyciężyła w nim ciekawość. Wyciągnął szyję i zerknął na to, co zawierała przesyłka. Pismo składało się z długich, zawiłych zdań. Wspominano o jakichś ustawach, Umowie oraz straszono długiem, który trzeba czym prędzej spłacić, aby uniknąć egzekucji z udziałem komornika. Tato, trzeba ratować komornika przed egzekucją, wykrzyknął chłopak. Ojciec podniósł list i zaczął czytać. Komornikowi nic nie będzie, powiedział po dłuższej chwili. Ale tu jest napisane, że kupiłem konsolę, i jeśli nie zapłacę całej kwoty wraz z odsetkami, Firma Technika i Ty skieruje sprawę do sądu. Wówczas może przyjść do nas komornik, aby odzyskać pieniądze. Oskara aż zamurowało. Tata spojrzał na niego uważnie. Wiesz, o co tu może chodzić? spytał. Chłopak nie potrafił wyduść z siebie słowa. Nagle wszystko zaczęło układać się w logiczną całość. Te sms -y i telefon to nie był przypadek. Zacznijmy od początku, bo czegoś tu nie rozumiem. Ojciec odłożył komputer na bok. Czy mamy w domu konsolę? Tak, wydukał Oskar. Skąd? Chłopak spuścił głowę. Kupiłem ją przez internet. Jak to zrobiłeś? No, znalazłem stronę, na której było napisane, że za 99 zł mogę dostać sprzęt, dwa pady i grę. Przyznał z ociąganiem. I co dalej? Wypełniłem formularz a po dwóch dniach. Ojciec przerwał mu ruchem ręki. Wypełniłeś formularz? Spytał. Przecież trzeba było podać numer karty. Oskar zwiesił głowę. Wystarczył numer dowodu osobistego. A skąd go miałeś? Pożyczyłem dokument z twojego portfela. Tata cały poczerwieniał. — Kochanie, możesz tutaj przyjść? — powiedział tonem, którego używał tylko, gdy był naprawdę wściekły. — Tak? — mama pojawiła się w drzwiach. — Twój syn wykradł mi z portfela dowód, choć mówi, że go pożyczył, po czym wziął kredyt na moje nazwisko, żeby kupić konsolę. — Ale to nie miał być kredyt! — krzyknął Oskar. — Na stronie było napisane, że kupuje konsolę, dwa pady grę. Za ile? Tata rzucił mu groźne spojrzenie. Za dziewięćdziesiąt dziewięć złotych. Słyszałeś, żeby ktoś kupił konsolę za dziewięćdziesiąt dziewięć złotych? Nie, zmieszał się chłopak. Ale myślałem, że znalazłem najlepszą ofertę w internecie. I co ty na to? Tata zwrócił się do mamy. Nie jesteś wściekła? Mama wyglądała na smutną, ale nie była zdenerwowana. Oskar nie powinien brać dokumentów bez pytania i za to należy mu się kara, powiedziała. Ale zrobił dokładnie to samo co ty. Dał się oszukać. Co? Ojciec otworzył szeroko oczy. Też skusiłeś się na tani samochód, a potem okazało się, że jest zepsuty, powiedziała mama. I wziąłeś pożyczkę na mieszkanie, lecz nie doczytałeś umowy i teraz musimy co miesiąc płacić za nią fortunę. Czy wy oszaleliście? Tata poczerwieniał. Twój jedenastoletni syn bierze kredyt, kradnąc moje dokumenty, a ty nawet nie podnosisz głosu. Krzyk nic tu nie pomoże. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Zapadła cisza. Oskar wbił wzrok w podłogę. Tata zgrzytał zębami. Pierwsza odezwała się mama. Powinniśmy iść do prawnika. Przecież mówiłaś, że ostatnio nic nam nie pomógł. Wypomniał jej ojciec. Tak, ale chyba nie mamy innego wyboru. Paragraf ósmy. Kancelaria mieściła się w odnowionej kamienicy. W pokojach z wysokimi sufitami stało kilka biurek, przy których pracowali elegancko ubrani ludzie. Oskar był odrobinę nieśmielony. W czym mogę pomóc? spytała sekretarka. Jesteśmy umówieni z mecenasem Krzysztofem Talionem. Odparł tata. Proszę tędy, powiedziała kobieta i cała rodzina ruszyła za nią. Gdy weszli do gabinetu, chłopak poczuł się jeszcze bardziej nieswojo. Miło państwa widzieć, zaczął talion, wstając od stołu. To się dopiero okaże wymamrotał tata, a mama delikatnie uderzyła go w ramię. Bardzo mi miło, powiedział ojciec zdecydowanie głośniej, wyciągając rękę do prawnika. Wszyscy przywitali się i usiedli. Co się stało? Talion spojrzał na nich uważnie. Dostaliśmy długi list, zaczął tata. Może niech Oskar o wszystkim opowie. Przerwała mu mama. Chłopak najpierw ze zdziwieniem spojrzał na rodziców, po czym ze spuszczoną głową zaczął mówić o tym, jak kupił konsolę przez internet. A właściwie został oszukany i w ogóle o tym nie wiedząc wziął kredyt. Umowy mogą mieć różne formy, odezwał się prawnik, gdy już wysłuchał całej historii. Niektóre podpisuje się na papierze, inne zawiera się w internecie. Wrzucenie pięciu złotych do automatu z napojami to też forma umowy. Ty dajesz pieniądze, a firma dostarczająca puszki gwarantuje, że się napijesz. A umów należy dotrzymywać. Ale ja nie wiedziałem. Że, że, że zawieram jakąś umowę wyszeptał Oscar. Ignorantia Juris Nocet odparł Talion. Chłopak zrobił zdziwioną minę brzmiało to jak starodawne zaklęcie to po łacinie znaczy nieznajomość prawa szkodzi wytłumaczył prawnik. Czy jest jakieś rozwiązanie? spytał ojciec. Możemy udowodnić, że to nie pan siedział przed komputerem. Prawnik zwrócił się do taty. Zajmie to trochę czasu i będzie sporo kosztować. Na szczęście jest jeszcze drugi sposób, znacznie łatwiejszy. W ciągu czternastu dni od zakupu każdy ma prawo odesłać towar do sklepu. Ale ja gram już od kilku miesięcy westchnął chłopak. Talion spojrzał na niego uważnie. To wiele komplikuje szczególnie że na co dzień nie zajmuje się takimi sprawami na szczęście w kancelarii jest ktoś kto może nam pomóc powiedział po czym wyciągnął telefon i zadzwonił kasiu masz chwilę przyszli do mnie państwo modrzy z pewnym kłopotem prawnik przez kilka minut opowiadał co się stało i zadawał mnóstwo pytań o tym w ogóle nie pomyślałem kasiu bardzo ci dziękuję Spróbujemy załatwić to w ten sposób, ucieszył się Talion, odłożył telefon i zwrócił się do Oskara. Możesz mi pokazać stronę z tą promocją? Adresu nie pamiętam, odpowiedział z ociąganiem chłopak, ale chyba mam e-mail. Po czym pokazał prawnikowi komórkę, w której była wiadomość z gratulacjami i potwierdzeniem zakupu. Ten przeczytał ją uważnie, a zaraz potem znalazł w internecie stronę z promocją. Oprócz konsoli można było kupić telewizor oraz wieżę hi -Fi. Widocznie interes świetnie się kręcił. Czy ta firma jeszcze w jakiś sposób się z tobą kontaktowała? spytał mecenas. Przypomnij sobie, to ważne. Dostałem dwa smsy, ktoś do mnie dzwonił, a potem przyszedł list, który panu pokazaliśmy. Prawnik uśmiechnął się. Muszę jeszcze przeczytać dokładnie cały regulamin sklepu, ale Kasia chyba podpowiedziała mi rozwiązanie, oznajmił. Normalnie można zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni. Ale jeśli sprzedawca cię o tym nie poinformuje, masz na to cały rok. Czyli wystarczy, że zrezygnuję z zakupu? ucieszył się Oskar. I będę mógł grać dalej. No nie. Konsolę będziesz musiał oddać, chłopakowi zrzedła mina. To i tak lepiej, niż gdybyś miał spłacać wszystko z kieszonkowego, zauważyła mama. Z tego, co policzyłam, zajęłoby ci to 79 miesięcy, czyli ponad 6,5 roku. Talion uśmiechnął się odrobinę. Umówmy się na jutro o tej samej porze. Sprawdzę, czy możemy skorzystać z takiego rozwiązania, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Od razu załatwimy całą sprawę. Dobrze, zróbmy tak. Tata pokiwał twierdząco głową. Paragraf dziewiąty. Następnego dnia, gdy rodzina Modrych weszła do kancelarii, sekretarka znów zaprowadziła ich do gabinetu Taliona. Oskar dalej czuł się niepewnie, ale nie był już tak przestraszony jak za pierwszym razem. Przynieśli państwo konsolę? spytał od razu prawnik. Oskar położył opakowanie na stole i cicho westchnął. Trudno ci się z nią rozstać, prawda? Ale to najprostszy sposób, aby rozwiązać problem, powiedział Talion. Następnym razem pamiętaj, żeby uważnie czytać wszystkie umowy. Czy to na papierze, czy w internecie. Dobrze, powiedział cicho chłopak. Przygotowaliśmy już pismo i jeszcze dziś nadamy paczkę. Talion zwrócił się do rodziców. – A co z tymi SMS-ami i telefonami? – spytała mama. – Odstąpienie od umowy zajmie kilka tygodni, ale rozwiążemy sprawę, nim ruszy egzekucja komornicza. Niedługo wszystkie problemy powinny się skończyć. – Ile w takim razie płacimy za pańską pomoc? – odezwał się tata. – Oskar to dobry chłopak, a ta historia sporo go nauczyła – zaczął prawnik. Dlatego nie wezmę od państwa pieniędzy. Swoją drogą, dowiedziałem się, że sprzedawca, od którego kupili państwo samochód, już wcześniej oszukiwał klientów. Z nowymi świadkami mamy większą szansę na wygraną w sądzie. Miło to słyszeć, powiedział tata z zadowoleniem. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas, dodała mama. Prawda, Oskarze? Prawda, prawda, odparł chłopiec. Chociaż straciłem wszystkie oszczędności. Nie martw się. Skoro zwracamy konsolę, niedługo powinieneś dostać z powrotem swoje 99 złotych, powiedział Talion. Wszyscy uścisnęli sobie dłonie i pożegnali się. Oskar pierwszy wybiegł na zewnątrz. – Konsoli trochę szkoda, ale może pójdziemy do parku linowego? – spytał. – Z okazji kradzieży dokumentów czy wzięcia kredytu? Tata spojrzał na niego uważnie. Oj, daj spokój! odezwała się mama. Za te dokumenty rzeczywiście powinien przez tydzień myć naczynia. Ale zanim dostanie karę, możemy przecież pojechać do parku. Ostatecznie wszystko dobrze się skończyło. Samochód tym razem odpalił bez problemu. I po 15 minutach cała rodzina stała już pod budką z biletami. Poprosimy trzy wejściówki jedną ulgową i dwie normalne powiedziała mama. Dobrze. Proszę tylko podpisać oświadczenie, że zapoznali się Państwo z regulaminem parku, odparł mężczyzna w okienku. Ojciec wziął długopis i już miał złożyć podpis, gdy Oskar <laughs> głośno chrząknął. Słusznie, stwierdziła mama, która od razu zrozumiała, o co chodzi. Może nam pan pokazać ten regulamin? Chcielibyśmy go najpierw przeczytać. W końcu nieznajomość prawa szkodzi, prawda, Oskarze? tata spojrzał na syna. Ten tylko się uśmiechnął i pokiwał twierdząco głową.